Nieznany sprawca wszedł do szkoły z walizką, w której znajdował się materiał wybuchowy i doszło do eksplozji. W wyniku wybuchu zostało poszkodowanych ponad 30 osób. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji Kołobrzeg skierował patrol policji, który potwierdził zgłoszenie. Na szczęście to tylko ćwiczenia. Jak mówi Mateusz Giec, wszystko w celu podniesienia bezpieczeństwa w naszym mieście w sytuacji realnego zdarzenia. Mamy maszyny do dymu, więc odpalimy, będzie tutaj zadymienie. Strażacy oczywiście będą na początku musieli ugasić źródło ognia i jako miejsce potencjalnie niebezpieczne będą musieli w szybkim tempie ewakuować osoby poszkodowane do punktu medycznego przed szkołą, gdzie tam zostanie udzielona im pierwsza pomoc. No i w tym wszystkim biorą udział, tutaj widzę, młodzież, no i wy ratownicy. Ilu ratowników przy tej akcji bierze udział? Ratowników 10, młodzieży łącznie jest ponad 40 osób, bo będą też osoby, które nie doznały urazów, w panice, które wybiegną ze szkoły. Mamy parę takich myczków w scenariuszu, gdzie też pojawią się rodzice poszkodowanych, którzy będą chcieli wejść do tej szkoły. To było już trzecie ćwiczenia z wypadku masowego zorganizowane przez Stowarzyszenie Grupę Ratowniczą Paramedic Kołobrzeg, ale pierwsze wewnątrz budynku. Ważna jest współpraca w różnych warunkach. Nasi ratownicy, nasze stowarzyszenie, które wchodzi w skład zarządzania kryzysowego miasta Kołobrzeg, w takiej sytuacji, gdzie nie ma wystarczających sił i środków, również może być poproszony o pomoc, więc to skoordynowanie w różnych sytuacjach, w różnych scenariuszach jest bardzo ważne, bo to podnosi bezpieczeństwo w naszym mieście. Tym razem organizujemy po raz trzeci takie ćwiczenia, ale teraz w dużej mierze jest zaangażowanie policji, która razem z nami to organizuje. Ale grupa Paramedic nie zwalnia tempa i jak zapowiada, to na pewno nie ostatnie takie ćwiczenia.